Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych, a na giełdach leje się szampan, choć początkowo obawiano się o skutki właśnie takiego wyniku wyborów. I o tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, Przemku, witaj. Witaj, Zbyszku, dzień dobry Państwu. Dlaczego na giełdach leje się ciągle szampan i bite są rekordy? Przede wszystkim dlatego, że mamy politykę zerowych stóp procentowych, która w percepcji wielu inwestorów nie pozostawia im wyboru. Te pieniądze gdzieś muszą się kierować i kierują się do akcji. No ale jakby wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych też nie jest tutaj bez znaczenia, z tego względu, że obawiano się tego, jak te wybory się rozstrzygną, czy nie będzie bardzo długiego okresu takiej, w cudzysłowie, szarpaniny pomiędzy Trumpem a Bidenem, czy ewentualna wygrana Bidena nie oznacza wzrostu podatków, regulacji. Na razie takich sygnałów nie ma. Wręcz rynek został pozytywnie zaskoczony nominacjami Bidena na kluczowe stanowiska, nominacjami dla osób bardzo przyjaznych Wall Street, no ale teraz w momencie, kiedy już został on, jakby jego wybór został formalnie dokonany, bo pamiętajmy, w USA wyboru prezydenta dokonują elektorzy, których to wybierają obywatele w wyborach powszechnych, czyli no niby wiedzieliśmy, kto wygrał te wybory, ale jednak ci elektorzy musieli oddać swoje głosy, oni oddali, oczywiście oni są zobowiązani wyborem obywateli, więc nie było niespodzianki, zbliżamy się do momentu, kiedy Biden przejmie stery w USA, no i wtedy będzie musiał się zmierzyć z kilkoma trudnymi tematami, na które na razie nie musi poświęcać tak dużo uwagi, no bo to jeszcze cały czas nie on jest tym urzędującym prezydentem. To będzie musiał rozstrzygnąć, jakie restrykcje wprowadzać w gospodarce, jeden z problemów, który będzie miał przed sobą, tak? Oczywiście Stany Zjednoczone mają duży problem z pandemią. Rynki żyją już perspektywą szczepionki, natomiast liczby na moment obecny no, nie są ciekawe i tutaj jakieś działania pewnie będą konieczne, bardziej intensywne niż do tej pory. I o ile prezydent decyduje o restrykcjach, a Stany mają tutaj dużą swobodę, to jednak za prezydentury Trumpa widzieliśmy takie aktywne zniechęcanie do gubernatorów do wprowadzania restrykcji, więc tutaj ten przykład z góry, ten jakby kierunek na pewno się zmieni, więc jakby to jest jedna kwestia, która no, gdzie należy się spodziewać dość szybko jakichś działań. Drugim tematem... Pakiet fiskalny, czyli republikanie domagają się z demokratami, tak przypuszczam, że to jest istotne. Tak, jakby to jest powiązany wątek, przy czym no, już widać teraz, że kwoty są mniejsze niż te, o których mówiono w kampaniach wyborczych, mniej więcej o połowę mniejsze, więc no, ja sądzę, że jeśli taki pakiet wejdzie, pewnie wejdzie ostatecznie, ale on będzie opiewał na mniejsze sumy niż pierwotnie mówiono. Natomiast no, Biden będzie miał więcej trudnych tematów do zgryzienia, między innymi będzie to kwestia dużych korporacji, szczególnie technologicznych, które często krytykował w ogóle jego obóz w kampanii prezydenckiej. Były pomysły właśnie podzielenia tych firm jakby gdzieś tam publikowane. No, jakby Biden ostatnio kompletnie w tych kwestiach się nie wypowiadał, natomiast wiemy o tym, że amerykańska administracja prowadzi swoje postępowania i tutaj też jakby to, czy te postępowania będą miały w cudzysłowie błogosławieństwo ze strony Białego Domu, czy też będzie Biały Dom zaciągał hamulec na nich, no dla rynku mają ogromne znaczenie, bo nie oszukujmy się, za sukcesem amerykańskich indeksów w tym roku głównie stoją tak zwane mega capy, czyli właśnie te firmy, o których mówimy tutaj, Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft, to są firmy, które pociągnęły cały Wall Street z marcowych dołków, no można powiedzieć do nieba, ale też właśnie ich biznesy ucierpiałyby na wzroście regulacji, czy wzroście podatków w nich wymierzonych, więc jakby na pewno tutaj to jest wątek, w którym coś się tli, ale pytanie właśnie, czy Biden będzie chciał ten ogień rozdmuchać, czy wręcz przeciwnie, będzie chciał gdzieś tam nogą go trochę przydusić i wydaje mi się, że na ten sygnał inwestorzy też czekają. Chciałbym cię jeszcze zapytać o jedną kwestię, wojny handlowe z Chinami. Co zrobi Biden? Teraz się pojawił ten kasus Chiny-Australia jako taki pozytywny przykład załagadzania konfliktu. Faktycznie w kwestii relacji z Chinami też Biden nabrał wody w usta i wydaje się, że chce opóźnić tutaj swoją decyzję w tej kwestii. Pamiętajmy o tym, że no jakby
do tej pory Biden starał się wywrzeć wrażenie, że on będzie bardziej dyplomatyczny w tych relacjach, co pewnie nie będzie trudne, natomiast sama dyplomacja nie oznacza łagodniejszego stanowiska z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No, szybki wzrost pozycji Chin jest bardzo nie na rękę i no, wydaje się, że te zdecydowane działania są w interesie Stanów Zjednoczonych. Pytanie tylko, czy Biden będzie miał dość determinacji, żeby no, podjąć jednak trudny temat i przełamać też lobby wewnętrzne, lobby biznesowe, które wie, że jakby linia konfrontacji jest kosztowna. I tutaj znamienne były słowa Kamali Harris, czyli przyszłej wiceprezydent, która tak naprawdę powiedziała, no tak, mamy jakby tutaj jakąś swoją ocenę sytuacji, ale jeszcze nie znamy informacji tajnych i tak naprawdę po nich będziemy w stanie powiedzieć coś więcej, po zapoznaniu się z nimi. No, jak sądzę, jeśli nawet prezydent elekt miał tutaj jakieś takie trochę życzeniowe intencje, no to sądzę, że oczywiście nie znamy tych, tym bardziej my, tych informacji tajnych, ale można się domyślać, że ich lektura może być otrzeźwiająca i to też będzie bardzo ciekawe, tak jakby czy ta łagodna twarz faktycznie będzie szła w parze ze złagodzeniem działań, czy wręcz przeciwnie. Czyli giełdy oczekują jakiej postawy? Właśnie tej łagodnej twarzy? Mamy życzeniowe teraz podejście do rzeczywistości, no bo tak jak powiedziałem, wygrał kandydat, który jest łagodniejszy i jakby nie będzie miał tendencji do zaskakiwania inwestorów, nominował na kluczowe stanowiska bardzo sprzyjających rynkom ludzi, no i teraz giełdy sobie założyły, okej, no to jakby będzie fajnie, tak, nie będzie wyższych podatków, nie będzie regulacji, z Chinami będzie uspokojenie sytuacji, więc punkt widzenia rynków jest tutaj dość taki życzeniowy, jak będzie, no pokażą najbliższe miesiące. O tym, czy na światowych giełdach będzie nadal lał się szampan, rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.